Więc Sherlock, znajdujesz jakiś obskurny motyl gdzieś na parkingu na Zadupiu. Bardzo dobrze. Ja, że mam majątek wysoko na tamtych punktach, to ja gotówkę noszę przy sobie dużą. Kupię go. Nie ufam bankom. Sypię na ladę i pierwszy lepszy pokój podnoszę. Okej. Opasły. Opasły typ mówi. Inne zajęte, ale w ostatnim powinno być jeszcze miejsce. A ile za taki, żeby się nagle pusty zrobił? To musisz się dogadać z lokatorem. Zjedz go po prostu. A jak go, jak wyssy z niego krew, to będzie dobry? Trzeba i idę tam. Jak będzie jak rodzynka, to co? Jakieś pretensje? Nie, ale tworzenie postaci, która jest bardzo na człowieczeństwo, to jest zły pomysł, bo się najeść do syta, to trzeba z 7 osób być. To bywa. No to sypnąłem mu kasą i idę do tego zajętego pokoju. Okej. Idziesz do tego ostatniego pokoju, otwierasz te drzwi. Widzisz na starej z roboczej kanapie śpiącego Michaiła Szewczoka. Ja ale zaraz, to jest wampir czy to jest wilkołak w końcu? To jest wampir. Wampir. Śpi w środku nocy? Tak? Z nim nie tak. Ja nie będę z niego krwi pił, nie ma możliwości. No to jak śpi, no to ja go biorę z zaskoczenia i dechą, której używałem jako kuli i w łeb aż straci przytomność, a potem go do grzejnika czymś przywiążę. I pomyślałeś o tym, żeby z nim porozmawiać? Nie, Firefox nie myśli. Nie pomyślałem. Ciekawe, Metal, kto... bądźmy szczerzy, nie po to wprowadzasz postać Michała Szewczoka, żeby z nią gadać. No tak. Ostatnio się pojawił na jakiejś sesji Michał Szewczek, dostał headshot, zanim zdążył się odezwać. Albo nie, lepiej. Nie do grzejnika, tylko tak jak prosiaka, żeby jak próbował się wydać, to żeby go jeszcze bolało. I w łazience, żeby nie był na widoku. Ja, okay. Czy na dodatkowe ekspy? Okej. Okay. Za znęcanie się nad Michałem. Ja pierdzielę. Dobra, więc znęcasz się nad Michałem. Słyszysz pukanie. Czego? Jakby panienek do towarzystwa potrzebował, to tutaj dzwonić. Podał się jakąś brudną kartkę z białym nalotem. Dziękować. No to najpierw go tam kitram w tym łazience, czy co to tam było? No. Łazienka. Ciężko to nazwać łazienką, bo to jest po prostu dziura w ziemi. No, bardzo dobrze. To i za to kazał sobie płacić, tak? Okej. Okay. Wiesz, on zapłacił 5 dolców. No, aha. Powiedzmy, że 100. Żeby tam, wiesz, sypałem setkę i niech się cieszy. No to ja go tam kitram i tak o, najpierw dzwonię jedną z tych panienek, a na 2 godziny potem po pizzę. Dobra, więc po chwili przychodzi panienka, albo facet, nie jesteś pewien. Nieważne. It's a trap! W tym momencie nieważne. Tak, it's a trap. No co? Okej. Okay. Czy się robisz minetę? Do zera czy... Nie, bliżej palce. Nie do zera, tak. Tak na minimum i za drzwi. Dobra, więc weź sobie te 4 punkty. Dwa punkty. To są właśnie sobie wyobraziłem tą scenę. Najszybszy numerek świata. Babka wchodzi, chlip i wychodzi. Zapomnij o tym jeszcze. I te spojrzenie tego piera. Kurwa. Jednak jak on by ją wziął na godzinę, to chyba by miał 20 numerków. I tak też jej tam 200 w kieszeni i do widzenia pani. Jej, chyba jemu. Temu. Tak. Chlip jemu. On już nie brał z rurki. Okej, okay, właśnie zapłaś HIV. Właśnie, dopisz sobie HIV do ekwipunku. Właśnie miałem ostatnią rozkminę, jak działa HIV na wampira, nie? Roznosi ją po jest prostu. Opisane. Ale to ja już... Jest opisane. Ja
Na, chyba na ostatnich stronach podręcznika gdzieś tam było, czy tam w gdzieś to jest środku, nie teraz dokładnie nosicielem pamiętam. zaraża, Nie, nie? nie, ale HIV działo coś takiego, że chyba miał jakieś minusy do wytrzymałości, czegoś podobnego. Ja wiem, że... Powodował coś negatywnego. Okej, dwie godziny... Picie osób na Kraku nie jest dobrym pomysłem. Niedługo potem przyszedł dostawca pizzy. W końcu cię znalazł. To samo. Panie okay. Kurwa, gdzie pan się chowa? Odstawiasz go za drzwi z pizzą, czy bez? No weź go chociaż kurwa zabij, proszę cię. Pizzę zanoszę gościowi za ladą. Okej, okay. I tak właśnie się roznosi HIV. Drogie dzieci, tak? Tak. To wszystko przez wampiry. Okej, okay, reszta? No... Roznosimy HIV. Co my robiliśmy tak dokładnie? Znaczy ostatnio odkryliśmy, że to co chcieliśmy rozbroić to była bita śmietana. Na nasłuchiwaniu rzucaliście, okej. Okay. Coś przyjechało na wasze piętro. A te drzwi, które się urwały, w sensie na mnie, to... Mhm. To tam jest winda, tak? Okej, okay, dobra, to... Przewracam łóżko, które tam gdzieś stało na korytarzu i robię sobie zasłonę po prostu. Ja widzę, że Kate chyba dostał zawał, weź od niego pistolet. Wait, 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 ale chyba słyszeliśmy to z tej windy, co była tam wcześniej, co nie? Tak. Jak patrzę na Doriana, Dorian z tego strzelać nie umie. No dobra, ale on tym bardziej teraz nie będzie. Ale ja nie... Wiesz, podnoszę rękę Kate'a, w której trzyma pistolet, wskazuję palcem na lufę, to strona, przeciwnik. Pokazuję na tył pistoletu. Biorę od niego ten pistolet i będę chodził z dwoma. Ha. Ja dopieprzam z shotguna po mordę. Doriana, ty może byś wziął, bo ty nie masz broni, co? Mam shotguna, właśnie trzymam go i będę dopieprzał kolbą. No będę dopieprzał kolbą. Gasrurkę sobie wyrwi ze ściany. Czego? Kolba jest dobra, panie. Jak tam walisz? No dobra, no szykujemy się do walki. Ja tam... Formację bojową. Wydłużam miecz, że tak to nazwę, po prostu go... O? Unhide, tak? Unsheet. Jeszcze jedna sprawa, opisz jak wygląda to tutaj. Pokaż, które? To? O, są drzwi po prostu, za nimi nie byliście jeszcze. Możemy je otworzyć normalnie, nie? Aha. No to tak samo jak wcześniej otwieraliśmy te drzwi, wiesz, tak ostrożnie, no. Paskiem i tak dalej, wszystko. Ziemia, też zasypany. Kurwa, ciecia nie ma, żeby posprzątał, no. Dobra, to co, robimy formację bojową i maszurujemy w kierunku... Formacja żółwia, tego kita na łóżko i go ciągniemy za sobą, nie? Na serio, nikt nie umie strzelać z pistoletu jeszcze? No ja jestem od walki z... Ja też. Squatter. Moja postać też jest w walce wręcz. Moja broń nie wierzy w pistolety. A ile macie zręczności? Zręczności i 3 walki wręcz. 6 kostek. Strzelać możecie z czystej zręczności, chyba będziecie mieli minus 1 kostkę za to, że nie macie nic. Tak, ale trzeba rzucić 7. Na każdy byle jaki strzał, więc to się... Znaczy, dobra, daj, jak no, dajesz, to wezmę. Niech Dorian se strzela, ja tam jednak zostanę przy mieczu, no. Dobra, to lecimy w każdym razie. Dobra, to... No po prostu za strzelanie z dual wilda mam kary, więc... Minus nie. Masz tylko plus 1 do trudności. A masz no. plus ten, coś tam było. No to nie jest dużo jednak. Dobra, biorę ten pistolet, tam pam 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 pam. Wiesz, chodzenie z dual wildem jest nieprofesjonalne. Moja postać to profesjonalista. Tak. On wywala mieć latarkę w drugiej ręce. No, dokładnie. Nieprofesjonalny. No, jak tam twoja postać uważa, no. No dobra, chodźmy. No, let's go. Okej. Okay. Więc idziecie. Wygląda na to, że winda nie przyjechała, bo windy nie ma. Tylko otworzyły się drzwi i widzicie drabinkę. A co to za pieruńskie wynalazki, no? Jakby był chamski, to bym powiedział Kate i z przodem, ale... Ale nie jestem, więc tego nie podchodzę powiem. I sprawdzam, gdzie jest winda. Czy jest nad nami, pod nami? Nigdzie. Nie ma. Pusty szyb, mówisz. Pusty szyb. Absolutnie pusty? Absolutnie. Widzę jakieś światło góry? Nic. A w dół da się jeszcze iść? Aha, no to zaczyna się ciekawie robić. No to nic, co, lecim? No, ja pójdę przodem, no niech będzie. Okej, okay, więc zdrapujecie się na górę. Więc jak się wdrapujecie na tę górę, wdrapujecie... Rzuć sobie na nasłuchiwanie wszyscy, oprócz oczywiście Sherlocka. Na jaki poziom trudności?
Na poziom trudności niech to będzie piątka. Dwa sukcesy. Dałem. Cztery sukcesy. No. Okej, słyszycie takie... Kurwa, ty debilu. Gdzie są... Gdzie jest krew, którą nam obiecałeś? Nie dość, że masz przyprowadziłeś tę skrwawiającą sukę, która jeszcze nie żyje, dodatkowo z jednego cyca i oka. Co nowa być? To teraz wymigujesz się od zapłaty. Nie, dobra. Bobo, zabij pana. Znowu Bobo. Tak, słyszycie taki wielki, długi krzyk, co nie? Kilka wystrzałów. I jak coś bardzo dużego uderzyło w ziemię. Usłyszeliście taki charakterystyczny charakterystyczny dźwięk łamanych kości, a po chwili coś jakby tak się spopyliło. Jakby ostateczna śmierć. Czy spieszamy? Że impreza na duże, no dobra. Jump! To? Po chwili no, biegnie, Bobo, zmijamy się. Chyba, nie? I słyszycie, jak coś takiego właśnie idzie po tej ziemi, tak się ciągnie. Coś ciężkiego, jak gdyby właśnie ten młot czy ostrzy i zamykanie nie tyle drzwi, co jakieś klapy. Nie podoba mi się to. No to co, wychodzimy tam, nie? Nie, nie inaczej. Okej. Więc idziecie tam na górę. Pozyskuje tam to ładnie? Znaczy to już chyba nie ma po co. Może kombata nie będzie? Ta twoja nie była. Jak ktoś, no może będzie, może nie, zobaczmy co zrobicie. Ta twoja nie była przemieniona, co nie, Lohan? Proszę, proszę, co? Ta twoja dziewczyna nie była przemieniona, nie? Nie była. Okej. To jest jej ciało. Wdrapujecie się na górę. Ta tłoda z nas spada w dół. Nie. Widzicie kupkę popiołu na środku, przy niej leżą ubrania i broń. Pod ścianą umierająca twoja ukochana. I wielkie ślady buciorów oraz nieco mniejsze prowadzące do kolejnej drabinki. Podbiegam do niej i sprawdzam, czy jest jeszcze szansa, żeby ją przemienić, albo, nie wiem, zgulić. Jest szansa, żeby ją przemienić. Zgulić? Jak to brzmi, kochanie, zaraz cię zgulę. Wiesz, to będzie dzisiaj. Teoretycznie bym ją zmienił w gula. Gula też możesz. Powiem tak, Lohan, nie wiem w teorii, czy ci starcie krwi na zmianę jej w gula, bo jednak... Chyba, że ktoś inny ją zamieni w gula, prawda? Znaczy, problem jest taki, że nikt z nas nie ma takiego zapasu, żeby jej dać jeszcze normalnie. No, czy wystarczy jedna porcja, nie? Tak, ale ona wtedy zaleczy tylko jeden tą ranę, a jak ma... jest masakra... Ale nie umrze. Ale nie umrze, prawda? Ludzi. Oni... ludzie umierają w inny sposób, więc... Ale gule umierają już w inny sposób. Tak, ale jeżeli ma, nie użyje... Ja mam za sobą krew, żeby ją przemienić, więc po prostu ją wezmę ze sobą i dostarczę księciu. I później wymuszę na księciu, żeby nie ją przemienił. Nie dożyję. Coś tak czuję. Mi się wydaje, że albo teraz, albo wcale. No to daję jej punkt. Otwieram żyłę i jej daję swoją krew. Okej. Okay. Ile jej dajesz? No, powiedzmy, że 2 punkty. Okej, okay, odpisz sobie te 2 punkty. Że Lohan na bogata tą krwią. Żyje, to moja dziewczyna. Ale zdążyła stracić przytomność. Nie żeby coś, ale jak zapadniesz w letarg, to nie wiem, kto ją obroni. Zostaje mi jeszcze 2 punkty, więc wiesz. Dobra, ja przy okazji, jak już widzę, że ona jest w miarę bezpieczna, to patrzę na ten cały sprzęt, co leży na ziemi, czy jest tam coś ciekawego. Ja szukam portfela. Nie ma portfeli. Lekko, portfel jest. Ale jak... bez dokumentów i 5 złotych w środku. O kurde. Tylko biorę i piąta kasa. Znajdujesz też nóż, no i śrutówka przy nim. No ja wezmę okay. Nóż sobie. No ja właśnie miałem ty masz broń do walki wręcz, ja nie mam. No to jak ty się no dobra, bierz ten nóż. Czemu dobra, się... ja biorę śrutówkę. Bierę nóż. Okej. Okay. Ile jest naboje w śrutówce? 2. I przy nim jeszcze dodatkowo 8. A miał zegarek. No to biorę wszystko. To bierz tego shotguna, co go miałem, też załaduj, po prostu jakby ci się skończyła w pierwsza amunicja, to wyrzucisz tego i weźmiesz następnego, nie? Jaka to jest pompka? To jest taka automatyczne przeładowanie, czy dubeltówka jakaś? Dubeltówka. Ta co w CS-ie? A ta... co a ten drugi? Robion? Ten co znaleźliśmy na dole? Również taka. No to weź ze sobą te obie, załaduj je. No to nie, no to załaduję tobie dubeltówkę i najwyżej będziesz walił z dubeltówki. Nie wymaga to dużych umiejętności strzeleckich. Trudno, ale wystrzelisz wcześniej. Mam pytanie, to jest jakiś gabinet lekarski jeszcze, czy to jest korytarz?
Są jakieś jeszcze drzwi takie. Nie, nie, to jest pomieszczenie jedno takie, no. A jest taka. Wiesz, jest, a jest taka szafeczka jak w Left 4 Dead Nie ma. Nie ma. No. Dobra, Ian, daję ci tego shotguna, ja już mam tego pistolet Kate'a na razie. Dobra, wsadzam go do rękawa. Ja sobie przeładowuję broń, więc mam teraz shotguna i wsadzam do rękawa? To jest dobrze, to jest krótkie. W sensie, no nie, nie do całego, tylko wiesz, lufą, jak masz pachę, tak? No dobra, chyba domyślam się, o co ci chodzi, okej. Okay. No, żeby go znaczy nie to, że pod pachą, tylko tak, żeby po prostu był przy kieszeni marynarki, tak? No dobra. Złapać kieszenie. Gonimy za nimi, bo chyba mam wrażenie, że... Tego chciałby Vincent. Ja zaraz... Dajcie mi 5 minut. Muszę za chwilę pójść. Za chwilę pójść, czy idziesz teraz? I wrócisz za chwilę. Nie, zaraz będę. To poczekamy chyba, nie? No, no czekamy, tak. Nie będziemy nic robić. Ja no zaczekajcie. Ja se skoczę do kuchni po coś do żarcia. Ja nie będę jeszcze. W smutku i w żalu. Więc tak. Jak długo się jeszcze z Michałem Szewczokiem? Czy jak długo? Ja tylko widzę, jak wypiłem, to idę do recepcjonisty i pytam się o jakiś taki Lombard 24/7. Lombarda nie ma, ale jest... Dimitri. Tylko Dimitri nie mówi po angielsku. A po jakiemu? Po rusku. A gdzie znajdę kogoś, kto mi go przetłumaczy? Jest Sasza, ale on tłumaczy jedynie z niemieckiego. Dobra, za ile tak zrobić, żebym się mógł dogadać? A to ja nie wiem. To kto przetłumaczy z angielskiego na niemiecki, żeby tamten mógł z niemieckiego na rosyjski? Elvis. To można tych panów w jedno miejsce sprosić? No właśnie nie, bo Elvis siedzi. A Sasza chyba nie żyje. Chyba pójdź, rzuć mu pieniędzmi na stół i weź co chcesz. Człowieku potrzebuje dubletówki obrzynacze, czegoś na śród i pojazdu kołowego z benzyną. Tak, żeby przynajmniej z dwa dni pojeździł. Aaa, autko chcesz? Nie, traktor. Ciągnik wystarczy. To idź do czarnego tutaj z tyłu, powinien coś mieć na stanie. No i o to mi chodziło. Kolejną stówkę mu rzucam. Okej. Okay. Mam talent po prostu. Skacz małpo, skacz małpo. Idę do czarnego oczywiście. Idziesz tam na tym motelu. Widzisz jakiś obskurny warsztat zbity tam z kilku blaszanych... dużych blach. Szukam pana czarnego, jest tutaj taki. Z ciemności wyłania się murzyn. Pan z recepcji mówił, że można u pana dostać samochód jakiś. Więc chcę to przypominać, będzie przynajmniej. Podszedł tam, nic nie mówiąc, do plandeki. Ściągnął i pokazuje na różowy skuter. Potrzebne i różowa motorynka z GTA. Zapłacę dużo. Podszedł do drugiej plandeki. Pokazał ci multiple. Czekaj, bo ja nie mam pojęcia co to jest. Taki składak obrzydliwy, najgorsze gówno na świecie. Jakby ci wyjaśnić, multipla wygląda jak delfin wersja samochód. Biorę. Okej. Okay. Ile mu rzucasz łapy? On powinien za multiple dopłacić. Panie, bierz to ode mnie. Niemiec płakał jak sprzedał Anię. Idź pan ze złomą i pan to gówno. Daję mu 2000 i tak. A nie ma pan tu broni palnej? Kurwa. Tak się drapie. Rozgląda się. Wyciąga spod tam jakiegoś stołu skrzynkę na narzędzia. Otwiera. I masz do wyboru tak. Magnum, Mag 10, tego, Colt jakiś i tak po chamsku spiłowana dubeltówka. Tak po chamsku spiłowaną dubeltówkę. Okej. Okay. I Maca. Okej.
I tak mu do 5000 rzucam już. No okej. Okay. Ale nie... Razem z tym, co wcześniej za samochód. No okej. Okay. Jeszcze z 10 zostało przy stopie. Spoko. Ja mam jeszcze kawałek sznura, aby się przydał i jestem zadowolony. Kawałek sznura, pokazane wąż ogrodowy wisząc na ścianie. Wolę twój łańcuch. Długie? No dość długie. Biorę. Okej. Okay. Czy w pokoju jest dywan? Jest. Taki no. Brzydki bardzo, stary. No, bardzo, bardzo dobrze. Aha, dobra, wiem co chcę zrobić. No to to multiplą podjeżdżam pod pokój, pakuję tego dywan, obwiązuję wężem ogrodowym. Do ty właśnie podjechałeś pod pokój w butelu samochodem. No? Nie no, spoko. Powiem na pewno recepcjonista się nie zdziwił, jak przez recepcję przejechał właśnie multipla. Możesz podjechać pod okno od drugiej strony. No to... Nie, on po prostu przejeżdżając przez tą recepcję, wyciągnął rękę i wyrzucił drugą, trzecią stówkę przez ten. To za pro kłopoty. No tak robię jak mówisz tam, tak przez to okienko czy gdzieś tam. Wyprowadzam dywan z Michałem do bagażnika. I tam, gdzie nas wilkołaki i ten gadały. Okej, okay, odwozisz tam Szewczokę. Tak? Tak. Dobra, reszta. Co w tym czasie robicie? Patrzę na tego, podchodzę do Wincenta, kładę mu rękę na ramieniu, idziemy ich zabić. Najpierw musimy się dostać do księcia. You're no fun. No dobra, no to chyba mamy tylko jedno wyjście z tego pomieszczenia. Są jakieś okna albo coś? No, jest właśnie drabinka tamten, którego... Są jeszcze drzwi, ale zabite dechami. I z między nich wysypuje się piasek. No to co, lecimy w górę. No. Okej. Okay. Idziecie drabinką na górę. Wychodzicie. Jesteście pomiędzy jakimiś resztkami budynków, ogólnie teren osiatkowany. I chyba są tam jakieś tabliczki, nie widzicie z tej strony, co na nich pisze. I po takiej dróżce wiodącej właśnie z tego terenu w stronę, że tak powiem, głównej drogi, idzie jakiś wielki stwór z tym ostrzem i obok niego mały facecik. Niech się idzie. Okej, okay, niech sobie. Rzuca mu tylko na pożegnanie groźne spojrzenie. Okej. Okay. Znaczy oni was nie widzą, są plecami do was. No wiem, ale i tak, rzuca mu, obserwuję go z groźnym spojrzeniem. Staram okay. się ich zapamiętać, wiesz. No ciężko będzie pominąć ci wielkiego stwora i małego knypka. I tak. Kierujecie się do księcia, tak? Czy gdzie? No nie wiemy jeszcze co z tym. Jest z naszym telefonu? Jest. To dzwonię. Znaczy jak już się oddalimy od King Konga i jego przyjaciela Mrówki, to będę próbował dzwonić do Sherlocka. Okej. Okay. Dzwonisz do Sherlocka. Sherlock! Słyszysz, baby, baby, ooo. No, odbieram. Cześć, Amebo. No, co tam, gady? Gdzie jesteście? No, wiesz, no... Powiedz mi tak, dwie sprawy. Po pierwsze, gdzie jesteś ty? Zaraz będę kończył deala z wilkołakami. No, słuchaj, jeżeli masz jakiś fajny transport, to wpadnij pod nas. Jesteśmy... To chyba wygląda jakiś psychiatryk, czy coś w tym stylu. Resztki. No, to coś, co zostało po psychiatryku. Kojarzę, możliwe, że kojarzę. O, to idealnie. To słuchaj, podejdź tylko tak w miarę szybko, bo tu przydałby się jednak transport. Jesteśmy troszeczkę wkurzeni, zmęczeni, a Kate dostał Blue Screena. No, spoko. To jak tam spotkam wilkołaka, czy słyszę, rzucam im dywan i jadę po chłopaku. Znaczy, wpierw będzie do nich będzie ci bliżej. No to panie, zamawiałem Szewczuka, dostaję dywan. Okej, okay, więc podjechał po was bardzo pięknym multiplem. No, ładuje się na tego siedzenia na środku, co jest w multipli z przodu. Okej. Okay. Nie wiem, gdzieś się ładuje. Dobra. Cześć, Sherlock. No, nawała ci dywan.
No nie, a tylko powiedz co... Nie wiem, może odnalazłeś nowe powołanie, będziesz obwoźny sprzedawcą dywanów. No to co, a nie chciałbyś kupić właśnie dywanu? Patrz na ten dywan. Nie, śmierdzi żulem. No to właśnie taki model. Aha. Dywan z niespodzianką. Perski? Perski, panie. Menelski. Kurde, kupiłbym tylko, że ostatnio ktoś mi spalił chałupę. I cały blok. Dobra. Ja byłem przekonany, że to jednorodzinny, ale nieważne. Jedziecie do Wielkokłaków, tak? Mhm. No ja prowadzę, ja jadę. Dobra. A czekaj, jeszcze bym się czegoś wcześniej nażarł. Więc polowanko albo coś. A właśnie, brakuje komuś jakiejś klamki, bo akurat też jestem zobaczony. Byłby też, mamy. Mam więcej klamek niż ludzi do ich obsługi. Jak jedziecie, mijacie tam trochę ludzi na ulicach, ale malutko. Możecie na przykład podjechać, czy zgarnąć kogoś do auta i odstawić. Nie, ja nie tak... Ja sobie mam wodę i chcę, żeby on podjechał, jak będzie gościł do włosa, a ja sobie z nim badam chwilę. Tak, a ja szukam kogoś, kto pracuje w dziedzinie usługowej. Może wiesz, tak. Na przykład... Nie jeździcie wiem. Tak długo, aż kogoś znajdziecie, czy po prostu chcecie czekać najszybciej? Bo jak długo... Czy... No nie, nie, no... Jak najszybciej. Jak najszybciej, bo potrzebuję dostarczyć dziewczynę, ale muszę się wcześniej czegoś napić. Dobra. Więc rzucimy tutaj... rzucicie tymi, czy znajdziecie jakiegoś pracownika albo rudowłosą kostkami. To percepcja? Znam strach rzucony. Znaczy powiem ci tak. To chyba nie powinno być trudne wejść, wystarczy do jakiegoś sklepu czy coś. Dobra, ja... No ale co, w sklepie go się wychłaczasz? No nie, podejdę, proszę mi tutaj pomóc szybko, tatusia, coś. Dobra, tam. To może tak, widzicie rudowłosą, która właśnie idzie obok jakiegoś pracownika Walmartu. No to... Driftuj tam, driftuj. No dobra, ale wszyscy się... Nie, czekaj. Podjeżdżamy. Nie wypadam z samochodu z takim przestraszonym spojrzeniem. Szybko, moja mama, jej coś jest, proszę pomóżcie mi, błagam was, proszę. I zaczęłam płakać. Dobra, ja podchodzę do rudowłosy i postukaję jej iść za mną. Dobra, napiszcie sobie te dwa punkty krwi po prostu. Okej. Okay. A ja to co? Tobie to osobowo nie jest. Ja jest jakiś zaułek albo sobie ten desen, szukam jakiegoś pewnego dealera. Okej. Okay. Ten będzie ten. Jest jakiś murzyn. Wygląda na dealera, czy od niego narkotyki? Cóż, czujesz. Do pełna, panie. No to do pełna. Okej. Okay. Punkt społeczeństwa schodzi, jeden? Znaczy nie, w sensie nie, że go zabijam, tylko że ze trzy mu wypiję. A, dobra. Czy go jeszcze no to, nie zabiję? No to odpisz sobie, dopisz sobie te trzy. Jeszcze go na koniec trochę pokopię. Okej. I zabiorę mu narkotyki. Okej. Wyrzucę do śmietnika, tak samo broni się jakąś miał. I na pożegnanie mu powiem, trzeba było słuchać mamusi. Dobra. I potem wszystko jedziecie do Wielkokłaków, tak? Tak. Podjeżdżacie tam na brzeg lasu. I co dalej? No to co, wsiadamy chyba z samochodu. Z pomiędzy drzew może... wchodzi książę. I mówi... O, żyjecie! No też się dziwię. No tak się składa. Cóż, mamy problem. Znaczy? Kryjówka spalona. Tak dosłownie? Nie. Byli tam i czekali. Musiałem się chować i unikać jeszcze wilkołaków. My w sprawie wilkołaków i tak... Przepraszam, jest tu jakiś wilkołak? Halo? Ej, może najpierw się dogadajmy z księciem, a później wołajmy wilka z lasu. Wilkołaki tak. Powiedziały nam, że nam dadzą spokój, jeśli im dostarczymy jakiego Michała Szewczoka, którego... W sumie nie wiem, mamy tego Szewczoka? Mamy! No to mamy tego. Dywan perski bez persa. Okej. Okay. Słyszycie... Zostawcie Szewczoka pod... przy granicy. Tak z pomiędzy drzew dochodzi. Kiwam na tego, na Sherlocka. Ja patrzę na księcia pytająco, co mamy zrobić. Kiwnął. No dobra, no to lecimy. Po chwili z ciemności wypadło kilka medalionów.
Noście to, a będziecie tolerowani. Dobra, biorę. Bierę, to jest zakładam. To są króliczy łapki. A da się to owinąć wokół nadgarstka? Da. No ja sobie zakładam na nadgarstek. Tak, gdzieś tam na szyję sobie. To ja będę oryginalnie przywiązał sobie do pska. O. Książę, kontynuując, mówi... Sabat już od dawna czynił tutaj kroki, nie wiem jakim cudem tego nie dojrzeliśmy. Musimy się ewakuować do miasta, gdzie zasięgniemy pomocy Rady. Najlepsze będzie bodajże Seattle lub Los Angeles. Z tego co wiem, książę Lacroix ma jakiś plan. O, ten tutaj... Dobra, ale wcześniej ja mam drobną prośbę. Tak? Chciałbym kogoś przemienić, a właściwie nie ja chciałbym kogoś przemienić, tylko chciałbym prosić, żebyś ty kogoś przemienił. Jako, że w tym momencie populacja moich sojuszników się dużo zmniejszyła, powiedzmy, że mogę na to przystać. I przystąpił do przemienienia twojej laski. Przy czym jeszcze chcę się dowiedzieć, jak wygląda kwestia tej regeneracji tego cycka i tak dalej, tych obrażeń. Cóż, będzie musiała co dzień wydawać więcej punktów. Ale jeśli jako ghoul się wyleczy z tego? Cóż, to jest jakiej nie odrośnie, ale jeżeli go sobie przyszyję, innego, to... Cóż ty, ale ty nie zbierałeś jej kończyn, Cesar? No mam jej kończyn, ale kurde, co chyba nie sądzi, że cycyk będzie przez dwa dni do bez lodówki. Do kropelka, sklej. No, ja na wiesz, powiem tak, no, jak trochę nadgnił... Powiem tak, dobry chirurg i da radę. No. Coś nowego wykombinować oczywiście. Ale no, ja nie mam chirurga, więc... Ja rzucam na to okiem, panie, tego się nie da. Może ale coś to panu spierdolił. Jakie masz fundusze? Mam trzy kropki. Patrzę na Vincenta, tak, ja stawiam. One house. Tak patrzę na niego, dzięki. Okej. Okay. Więc panie, zorganizujecie najlepszego chirurga po tej części galaktyki. O ile nie przyjdzie z księżami. Albo ten, terroryści. Tak, księże teraz wiesz, księża, każdy kto zostaje do kogo ktokolwiek zadzwoni, to od razu wiesz, przychodzi, nie wiem, hydraulik do rzeczy tego kradu i 30 księży z karabinami poszło do wezi. O, dobra, nie, to nie wampir. Okej, więc wszyscy odejdziecie się do Multiplicer, lecie do tego LA, rozumiem? Chciałem jeszcze najpierw zadzwonić po mojego lokaja. Ja proszę księdza, księcia, żeby... Jak dzwonisz po lokaja, to tu zostajesz i na niego czekasz. Nie! Dzwonię po lokaja i mu każę, niech weźmie nasz samochód, taki brandowany moim rodem i tak dalej, i ma jechać w drugą stronę niż my jedziemy. Okej. No chyba czeka. Dobra, to ja do księcia... Niech jeszcze trąbi po drodze. W ogóle to on se kupi, nie? Ja spróbuję, żeby mnie nauczył tego. Animalizmu pierwszego stopnia. W samochodzie, moim tak. Mistrzem, tak. No powiedzmy, że jest w stanie na to przystać. Więc tak. Okay, no takie wymuszone trochę zakończenie, ale mówię, wybaczcie, jeżeli się to prowadzi. I